Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Korl i zapraszam do dalszej części historii w grze Frostpunk. No to para, buch, generator, w ruch, zaczynamy tutaj nasze, no dość skomplikowane plany, ponieważ nim przegrzeje się generator, dobrze by było te wszystkie namioty podmienić na baraki. Chociażby tyle dla naszych ludzi. Żeby to się udało, potrzebujemy naprawdę masę stali, no i trochę tutaj pokombinować z działaniem. Tym bardziej, że idzie do nas 100 nowych obywateli, też z pewnymi wygórowanymi wymaganiami. Teoretycznie mamy 108 wolnych łóżek, ale jedno jest chłodne, więc jego nie możemy liczyć. Gdzieś musimy jeszcze w strefie ciepła, komfortu postawić chociażby jeden barak. No i oczywiście brać się za rozbudowę dotychczasowych namiotów, co też chyba zrobimy jeszcze teraz. Trochę stali warto sobie zostawić na badania, chociaż myślę, że w następnej kolejności, zaraz po automatonach inżynierskich, będzie udoskonalona huta, czyli będziemy potrzebowali tak naprawdę 50 sztuk drewna dla tej technologii, więc nie musimy się ograniczać. Zastanawiam się jeszcze nad składem na racje żywnościowe, ale to też nie wygląda jak coś, co by nam się tutaj mocno przydało już teraz. Tartak. Go by chętnie podmienił, tak żeby zrobić miejsce tu dla zbieraczy. Podpowiadaliście też, że no fajnie było wykorzystać, ulepszyć te młoty węglowe, żeby wyciągnąć z tego wszystkiego jeszcze więcej. Więc może to wyjdzie w momencie, gdy zasoby... Tartak przerzucimy tutaj. Prawdopodobnie dużo tego drewna nie zlikwidujemy, zobaczmy. Nawet nic nie zniknęło na dobrą sprawę. Ten tartak za to będzie mógł zniknąć. Ten się pojawi i jak najbardziej powinno to działać całkiem dobrze. Ocieplenie, grzejnik. Teoretycznie tutaj jeszcze węzeł grzewczy działa, ale on się uruchamia dopiero o poranku. Mamy węzeł? Mamy tutaj. No właśnie, nie mogłem znaleźć łobuza. Od 8 do 18 tutaj widzę, że dalej budują baraki, więc chyba na tym się tu też skupimy. Myślę, że trochę więcej stali nam się przyda do rana, ale widocznie nie ma aż tak wielkiej potrzeby. No dobra, czyli stali już nic nie mamy. Jedna głodująca osoba, tutaj też właśnie słusznie zauważone, coś jakby się nam zepsuło. Nie wiem dlaczego nie każdy doszedł jeszcze do... przesadziłem z barakami, no to ktoś nam się pewnie rozchoruje za moment. Na szczęście wybudowali. Edytka, gdzie ty jesteś? Idź ty jeść. Bardzo małe ryzyko, to nie jest problem. Ale problem jest to, że ona jeść nie chce. W domu ma przyjemnie, może ciężko jej tak wyjść na zewnątrz. No i się rozchorowało towarzystwo. Czyżby ktoś w zimnym pracował? Wszędzie jest ciepło. No tutaj nikt nie pracuje o tej godzinie. Tutaj też nie, raczej te temperatury zapewniliśmy w miarę komfortowe. Nie powinno być problemów, być może ta chwila bez domów tak zadziałała. No to jest to, co niejednokrotnie powtarzałem, żeby uważać, żeby zrobić sobie zapas tych domów, no 118. Bo jak później rozbudowujemy kolejne, no to przez chwilę mamy bezdomnych na karku, no i są problemy, chociaż te akurat wynikają prawdopodobnie z czego innego. Podstawowe potrzeby lordów zostały zaspokojone. Udało ci się zapewnić wszystkim żywność i schronienie. Wzrasta nadzieja. Tu bardziej wina jeszcze, wydaje mi się, że jest namiotów, które dają bardzo małe ryzyko zachorowań. Jednak przy 450 obywatelach prawie, no to nawet bardzo małe ryzyko jest stosunkowo dużym procentem, co też widzimy tutaj w postaci pacjentów. Jeżeli położyliby się wszyscy w jednym szpitalu, a chyba nawet w takim kierunku to idzie, to jesteśmy w stanie tu odpalić. Jesteśmy w stanie? Jeden dzień. No nie tylko na 12 godzin się kładą. Zobaczymy, jakby podeszło tutaj niebezpiecznie do 10 na przykład obywateli, to będziemy się martwić. Teraz podziękujmy panu za jego hojne dary. Otóż to, spadek... No. To byśmy zaraz przekroczyli 10, zdecydowanie. Stal już zaczynają zbierać. Pytanie, czy tu grzeją? Tu grzeją całą dobę. A, no tak, bo mamy szpital na karku. No być może jakby ten dom opieki gdzie indziej przenieść. Osoby po amputacji. A komu osoby po amputacji? Tu nie mamy takich. Mamy warsztat, żeby stworzyć protezę ewentualnie, ale nie powinno być to jakieś... wielkim problemem. Już myślałem, że coś się zbagowało, ale no niestety ten węzeł moim zdaniem odpala się trochę za późno, przez co później takie ikonki nam wskakują i mogą być mylące. Dobra, no to te tartaki konkurują ze sobą, nie byłoby sensu chyba trzymać jednego i drugiego. Ten możemy zlikwidować i przygotować barak zbieraczy, a przy okazji coś
co da nam zdecydowanie więcej stali. Chociaż samą hutę będziemy raczej rozwijać nocą. No dobrze, ktoś to oczekuje na naszą decyzję. Maszty jest ustabilizowane odciągami zamocowanymi na trzech poziomach. Pod nimi znajduje się chatka, pełna stali i rdzeni parowych. Przeszukaliśmy budkę pod masztem, sprzęt radiowy zniknął, ale znaleźliśmy dziennik, który tylko potwierdził, co już wiedzieliśmy. Mimo wszystko czytaliśmy go z bólem. Londyn wiedział zawczasu o zbliżającej się zimie. Nie ostrzeżono nas, poinformowano tylko bogatych. Nas zostawiono na śmierć. Uśnieżone wzgórza, a także obóz czerwonej flagi. Rozbierzmy maszt, no już nikomu się nie przyda. Obóz czerwonej flagi, ośnieżone wzgórze. Śnieżone wzgórze brzmi jakoś tak bardziej tajemniczo, jak Silent Hill. Też tam to ciche wzgórza, tak. Weźmy tak, zróbmy. Tak, a ta ekipa pójdzie do masztu radiowego i zobaczy, co się kryje w obozie czerwonej flagi. Z drugiej strony, no, obóz czerwonej flagi też jakoś tak. Wszystko by się chciało zobaczyć, ale no... Nie wszystko można. Czyżby automaton się pojawił? Bardzo dobrze, możemy mu na dobrą sprawę postawić warsztat. Wiem, że już więcej się nie przyda, ale ten jeden... dla automatonów. Gdzieś na takim zimnym odludziu. Toż chyba hangar myśliwych się nie zmieści. Takie zagłębie automatonów będzie. Kopalnia automaton, w tym warsztacie automaton. Ale on nie będzie wpływał na wydajność pozostałych, a jednocześnie nocami, szczególnie jak tu brygadzista dostanie jeść, no to będzie mógł nam odpalić naprawdę fajne bonusy. Swoją drogą, będąc przy bonusach, czy w hucie jedzą więcej? Nie barak, huta. Nie jedzą, a muszą jeść, bo muszą pracować szybciej. Mam wrażenie, że ta ścieżka z perspektywy idei jest łatwiejsza niż poprzez religię. Tam co prawda mogliśmy inaczej zarządzać chorymi, ale tak widać, nawet mając 450 osób z tymi chorobami, nie ma aż tak dużego problemu, żeby się jakoś wyjątkowo martwić. No dobra, budujemy dalej baraki, bo niebawem przybędą lordowie i wtedy wcale rozbudowa miasta nie będzie taka prosta. Bo znowu ten limit chatek się zmniejszy, no i będzie trzeba dostawić kilka nowych, żeby myśleć o dalszej budowie, a przeciążenie nieubłaganie rośnie. 20%. No fajnie by było wszystkie chatki ulepszyć do baraków, ale może to się nie udać. Co prawda, niebawem przyjdzie ocieplenie, no ale nie wygląda to najlepiej. Tak może, w skrócie. Czy przydałby się jeszcze jeden automaton, ale aż 100 sztuk stali to jest za dużo jak dla nas, na nas, na ten moment. Rozgrzewa się kolega, tak? A co mu zimno? Lodowato, a w miejscu pobytu? Kurczę, przy węźle stoi, a mu jeszcze lodowato. Wymagania automatonów. No pięknie. Badania podstawowe. Kapitanie, jeden z inżynierów prosi o dzień wolny, by dokładnie zbadać automaton. Automatony można ulepszać. Są wprawdzie szczytowym osiągnięciem naszej technologii, ale skoro nauczyliśmy się je wytwarzać, z pewnością możemy je udoskonalić. Znamy to. Mamy masę rdzeni, więc myślę, że możemy poprowadzić tę historię do końca. Ten inżynier nie będzie pracował przez 24 godziny. Zabierze nam łobuza. Jest wolny automaton, niech będzie tu. Niech też dostanie jeść. Czyli... Nie, myślę, że zabrał nam gdzieś łobuza. Wygląda na to, że tu wszystko działa, tak powinno. No, przepełnione posiłki, ale spokojnie, przyjdą głodni, znowu się najedzą, będzie dobrze. No dobra, następna technologia. Z takich rzeczy na szybko. Szpitalne listy kontrolne, nie no, chyba mamy zdrowych ludzi. Nowy projekt domów, o, otóż... To, a jeszcze zobaczmy, czy z przemysłu zwiadowcy, nie, baza terenowa, o! Tak naprawdę to nam by się przydała baza terenowa, będziemy mogli skoczyć po drewno, później szybsze oddziały terenowe, tak, zdecydowanie. Teraz pytanie, lepsza huta, 40 stali, ale tak naprawdę ona będzie potrzebowała 28, 56 sztuk stali potrzebujemy. Nim nadejdzie, czy właśnie jak nadejdzie noc. Dobra, budujmy tu. W okolicy wież chyba najlepiej rozbudowywać w pierwszej kolejności. Czyli jak postawimy te trzy budynki, to raczej jeszcze powinniśmy zebrać wymaganą stal. Doszli na miejsce. Dzienników czytać nie muszą. O! Czy problem zaznaczyć? Skoczmy tutaj. Obóz czerwonej flagi. Za 9 godzin zobaczymy, co tam się kryje. Ciekawego. Kolejne rdzenie.
No nie lubię przepełnionych tutaj składowisk, ale jeżeli chodzi o przetworzoną żywność, czy już przygotowaną, no to chyba nie jest wielki problem. Cały czas jakiś jest kłopot za to z głodującymi. Nie wiem dlaczego. Co i jak to wszystko tak dziwnie działa. Któryś automaton miał zniknąć, ale jeszcze funkcjonuje, więc... Może mieliśmy jeden więcej, tylko nie zauważyłem gdzieś w międzyczasie. 56. Jeszcze spokojnie, myślę, że trzy kolejne budynki. No nie uda nam się wszystkiego ulepszyć. Będziemy trochę tu niestety na ryzyku żyli. Szkoda, że nie mogą grzejników wstawić do środka czy czegoś. Byłoby inaczej. Charakterystyczne miejsce, czyli też nic nie znaleźliśmy. Zniszczony magazyn i śniegołaz. Ruszajmy dalej. Śniegołaz. Zniszczony magazyn. Może pójdziemy do magazynu, a nasza ekipa z obozu czerwonej flagi będzie miała bliżej do śniegołazu. Śniegołaz, magazyn. No dobra, zniszczony magazyn. Z czym oni biegają? Mają stal, która no, byłaby nawet dla nas fajną zdobyczą już teraz. Jeżeli dobrze pamiętam, któraś huta pracuje nieco dłużej, mam nadzieję. Tak, ta tutaj pracuje. Więc ta, co zaraz skończy zmianę, będziemy mogli już ją zakolejkować, ulepszyć, tak żeby nie przegapić tego. No i jest. W sumie lubię takie działanie dosłownie na styk. Zobaczymy, jak te problemy rozwiążemy. Węgla mamy na 23 godziny i teoretycznie nie byłby to problem, gdyby nie fakt, że jest ciepło tylko dzięki przeciążeniu. Na dobrą sprawę, może się pospieszyłem z przeciążeniem i mogłem poczekać, aż lordowie przyjdą. No ale... Zbliżają się chorzy lordowie. Kapitanie, niedługo dotrze tu kolejna grupa lordów. Wiemy, że są w kiepskim stanie. Nasi ludzie martwią się. Zdołaliśmy pomóc głodującym, ale to całkiem inna sprawa. Ci lordowie mogą nas czymś zarazić. Aha. Mamy dwa szpitale. Przyda nam się technologia, która pozwoli ewentualnie leczyć jeszcze tam skuteczniej. Było coś takiego. Ale chętnie postawiłbym czy na szpital. Załóżmy, że 50 osób przyjdzie chorych. No to trzy szpitale to jest minimum przy 50. Stawmy jeszcze jeden szpital. Tu nie wejdzie. Tu jest niezłe miejsce, tylko wtedy ten barak nam tu przeszkadza. Rozebrać ten barak. Najwyżej te baraki przerzucimy nowe gdzieś. Nie możemy. No właśnie, nie możemy, bo jeszcze szpital i... No to trochę skomplikowało nasze plany. Bo musimy rozbudować kolejną hutę. A co więcej, musimy mieć jeszcze wystarczająco stali, żeby postawić szpital. 20 stali. 20, 28, 48. Dobra, tyle dobrze. Chociaż nie wiem, czy nam na dobrą sprawę by się dwa szpitale nie przydały wręcz. Nie zawsze nam podświetla ten węzeł, ale liczę, że tu będzie ciepło i co więcej nie zablokuje bazy terenowej. No tak na styk ten szpital tu powstał. Uto chodź. Zasoby, udoskonalona huta, już jest 20, czyli już też nie pracują. No to lecimy tu z rozbudową. 10. Zostało nam stali na jeden barak. I teraz trochę się martwię. Ulepszenie szpitali... 25. Mechanizacja szpitali. Może gdzieś... Kurczę, wszystko ulepszyli. Bo tak myślałem, że mogli któryś z baraków nie ulepszać jednak. Jakby rozmontować budę na węgiel, skład zasobów, żywność. Surowa żywność. No nie, surowa musi być. Jakbyśmy zrezygnowali z węgla... tutaj, zmień. Bo i tak go na pewno nie zbierzemy więcej. Dostaniemy 2/3. Skład zasobów daje... To będzie... trudności gdzieś takie powiedzmy... no dobra, niech rozmontują. Zobaczymy, ile z tego wyjdzie. No pechowo, pechowo. Potrzebujemy aż 25. Moglibyśmy zrezygnować, nie budować tego tutaj ośrodka zdrowia, ale znowu on jest nam dość mocno potrzebny. A ja nigdzie nie zakolejkowałem w ogóle, jak my wyglądamy z domami, bo zaraz ludzie przyjdą. No tak to jest, jak tej stali brakuje. 108. I jeden jest jeszcze zimny. Bardzo zła sytuacja.
No nic, czyli technologia szpitali będzie i tak musiała poczekać, chyba żebyśmy. O! Rozmontowali. On tu nawet nie zbierają. Rozmontowali jednych lotnych myśliwych. Oni kosztują chyba aż 40. Boli, tak? Bo tego jedzenia nigdy nie jest za wiele. Ale oni mają aż 40 stali cenę. Czy nie ma kogoś takiego, kto nam przeszkadza, że dobrze jakby i tak zniknął? Skład zasobów. Chyba nie ma żadnych takich. Już wszystkich przemieściliśmy. No dobrze, panowie. Czyli pytanie, jak oni wrócą do domu. Ale jakoś będą musieli sobie poradzić. Nie, bo dla nas jest ważne, żeby technologia teraz przez chwilę nie będzie opracowywana, ale ważne, żeby ta technologia, która się pojawi, w najbliższym czasie dotyczyła właśnie służby zdrowia. Tutaj aż 30 stali tak naprawdę potrzebujemy, bo tu zmniejszamy liczbę ludzi. Z ludźmi nie ma problemu. Szkoda, trochę tych baraków za dużo, no ale cóż począć. Kiedy oni to rozmontują? O, już tu idzie. Mamy 40 i przybyli chorzy lordowie. Kapitanie, właśnie dotarła do nas duża grupa lordów. Większość z nich jest poważnie chora. Nie będą w stanie pracować przez wiele dni i doprowadzą do przepełnienia placówek medycznych. Co robimy? Odesłać ich? Uśmiech do miasta. Nasza opieka medyczna da sobie z tym radę. Będziesz miał 2 dni na wyleczenie mieszkańców. No, większość to pewnie z 70 będzie chorych. Trzy placówki, jedzenie, ulepszenie. Będziesz mieć 2 dni na otwarcie 4 nowych placówek medycznych. Tak naprawdę, no to tu nie ma wielkiego wyzwania, bo 4 nowe placówki, szczególnie jakbyśmy lecznicę stawiali, no to w 2 dni to nie jest problem, a tu będzie co się głowić i chyba to jest bardziej interesujące w takim wypadku, tak? Wolę większe problemy, tym bardziej, że zazwyczaj te opcje najwyżej są najbardziej pozytywne. Przybycie tak dużej liczby chorych stanowi zagrożenie dla miasta. Musimy jak najszybciej ich wyleczyć. To jest duży problem, bo tak, mamy już technologię, którą możemy opracować, więc jak najszybciej placówki medyczne, szpitalne listy kontrolne. Tak, szpitalne listy. Kolejne 15%. I musimy co więcej postawić nowy barak, bo widzę, że część osób, która przybyła, aż 12 osób, nawet nie ma gdzie spać. Tu jest ciepło, ale to jest tam jest miejsce na barak zbieraczy przygotowane. Houston, żebyśmy mieli tutaj odpalić całodobowe grzanie. Oj, Houston, Houston, czy tu nic się nie. Ach, myślałem, że tu się wciśnie. Tu już wszystko jest zabudowa. A tu chyba nie będzie w zasięgu ciepła. O kurcze. Wszędzie minimalnie brakuje. Nigdzie ich nie chcą. No tutaj jest, ale to jest na barak zbieraczy nasze miejsce, bo to jest chyba tylko jeden barak zbieraczy. Z drugiej strony i tak jest uruchomione całodobowo. No dobra, trzeba jakoś to tak pogodzić. Jak my ich zaraz nie wyślemy gdzieś do domu, to oni naprawdę się nam szybko rozchorują. 100 chorych! O pieruny. O pieruny. 100 chorych. No my chyba musimy im cmentarz obiecać. No to przecież wszyscy przyszli chorzy, nie większość. O kurcze, Max. Od razu posiłki, jak tylko się pojawią. Zresztą chyba posiłki można odpalić szybciej. Zobaczymy. Bo nigdy nie wiem, czy posiłki zaczynają działać dopiero jak ludzie dojdą, czy już jak są. 30 chorych osób. To my byśmy musieli się postarać o jeszcze jeden szpital w niedalekiej przyszłości. Cmentarz. Okej. Lecznica to trochę za wolne. Doszli na miejsce. No nie, ocalali. Lordowie rozbili tutaj obóz. Wszyscy są na skraju śmierci. Nad żałosnym obozem powiewa czerwona flaga, a tak naprawdę poszewka. Cieszę się, że się widzimy, choć żałuję, że nie spotkaliśmy się wcześniej, mówi jeden z lordów chrapliwym głosem. Teraz mogę już tylko prosić, abyście zapewnili nam godny pochówek. Umieramy. Nie chcemy dłużej walczyć. Prosimy, wykonajcie naszą ostatnią wolę. Można by było spełnić ich wolę, tym bardziej, że tu jest 30-40 osób. Albo uratować ich wbrew woli. Wtedy przybędą do naszego miasta.
Mam wrażenie, że oni po prostu stracili nadzieję na to, że ta zima kiedykolwiek przejdzie. Co więcej, być może z powodu głodu, odmrożenia i tego wszystkiego są już tak wycieńczeni, że wręcz majaczą, czy nie mają siły do walki, a liczę, że jak przyjdą do naszego miasta, no to zmieni się ich decyzja. Oby, żeby nie doszło tylko do walki. Mam też nadzieję, że będą szli co najmniej, no tam było 9 godzin, no to z te 12 godzin, 15 nawet. 10. Kurczę, może ekipa od stali dobrze jakby zawróciła. Bo mamy teraz spore kłopoty na karku. A zaraz pojawią się odmrożenia, jeżeli nie postawimy tych chatek. Ale to już budują. A ten namiot nie jest najlepszym rozwiązaniem. Najgorzej, że kolejna ekipa idzie. A my jeszcze nie udoskonaliśmy tych chatek. Powoli też nam... odeślimy ich. Przeciążenie wchodzi już na krytyczny poziom. Nie mamy bardziej rozwiniętego generatora, żeby jakoś się tutaj ratować. Więc dla tych nowych będziemy musieli już postawić domy. W domach jest zimno, tak? Ale zimno to jest jeszcze sytuacja, w której jesteśmy ich w stanie jakoś uratować. Najbardziej tu się martwi o ten namiot, ale właśnie znaleźliśmy dom dla nowych osób. Ktoś doszedł na miejsce. Trzy z czterech ścian wciąż stoją, chroniąc niedużą ilość pokrytych śniegiem zapasów. Zbadaj! Zamarznięte zapasy. Bez większego trudu zdołaliśmy wydobyć spod niego skrzynię z zapasami. Zrobimy z nich dobry użytek w mieście. Zrobimy, chociaż no... Dobra, śniegołaz. Może do miasta lepiej czym prędzej, a śniegołaz jeszcze sobie... 14 godzin. Może tak, ta stal jak się pojawi będzie dobra. 78 stali. A tutaj jeszcze wrócimy po to. No to wracamy do miasta. Najgorzej, że pojawiają się nowi chorzy. 71 już jest w tej chwili. W drodze do placówki medycznej. No ile można czekać na tych tutaj naszych pacjentów? Pacjent, pacjent, pacjent. No dobra, niech przyjdą i wtedy odpalimy. Wcześniej i tak nie ma większego sensu. No to sobie wymyśliliśmy zadanie, ale dobrze, no tak jak mówiłem, lubię czasem utrudniać tak w życiu dodatkowo, więc coś z tego będzie. Tutaj baraki zbieracze się przydadzą, tym bardziej, że mamy sporo osób godnych, głodnych pracy i głodnych w ogóle. Pacjenci przyszli wszyscy w drodze do placówki. Mam wrażenie, że mniej niż 8 godzin. Okej, ci już przyszli. 12, czyli działa. Mimo, że nie pojawili się wcześniej, to i tak to już na nich działa. To jest dobra wiadomość, więc możemy tu również odpalić posiłki. Placówki 150%, zaraz będzie 165, jak tylko nasz automaton o krytyczne obciążenie, przeciążenie. Gdzie tu mamy ten procent? 91. Jeszcze chwilę poczekajmy może. Godzina. Dobra. No niestety, teraz będzie kryzys. Możemy wyłączyć tak, tu mamy dłuższą zmianę, możemy ją wyłączyć i nadgodziny uruchomić też w tym miejscu w hucie. Tu już jest, to w tym miejscu w hucie. Jakoś tak to trzeba rozwiązać. No niestety, przeciążenie trzeba było wyłączyć jeszcze długa droga, nim stanie się cieplej. Co więcej, jest sporo zimnych... Wow, w domu to już jest w ogóle zimno, bo to jest chłodno. Oni już tu przybędą, o kurcze, cztery domy, czy już możemy postawić? Porządek, mieszkańcy. Musimy, no już nie ma żadnych ciepłych punktów. Może jakby zlikwidować tę placówkę, to jeszcze dwa by się znalazły. O, tu się chyba wygrzeje. Już takie naprawdę wyszukane na styk. No, o, to tu mógł barak na dobrą sprawę powstać. Ale musimy tak kombinować. Dom. Placówki medyczne przyspieszyły. Mamy nowe możliwości, jeżeli chodzi o badania. A właśnie, domy, ale... Baza terenowa. Też już mamy, tak? Szybsze oddziały terenowe. Będziemy mieli więcej węgla. A jeżeli chodzi o ogrzewanie, tu niestety nic nie jest w naszym zasięgu jeszcze. Ale... Znaczy, na dobrą sprawę cieszę się, że z takimi problemami się tu spotkaliśmy, ale... No, to nie jest wcale też takie nam bardzo na rękę. Lepszy sprzęt myśliwych może, bo wykarmić wszystkich nie będzie lekko. Cóż się stało? A jest, pojawiło się.
Niebezpieczne plotki. Kapitanie, jacyś ludzie rozsiewają kłamliwe plotki na temat chorych lordów. Twierdzą, że ich choroba jest zaraźliwa i że jeśli nie będziemy trzymać się od nich z daleka, wkrótce wszyscy zachorujemy. Atmosfera w mieście jest napięta. Wyciszmy plotkarze, ale wtedy ludzie mogą cierpieć. Albo zignorujmy plotki, niezadowolenie nieznacznie wzrośnie. Nie wiadomo, jak potraktują tamtych. Może dobrze, żeby się trzymali trochę z daleka, tak żeby... Lepiej dmuchać na zimne. Chociaż to chyba nie jest najlepsze powiedzenie, jeżeli chodzi o naszą tutaj pozycję aktualną. No szkoda, bo jakbym wiedział, że w tym czerwonym obozie tak wygląda sytuacja, a nie inaczej, to byśmy poszli tam trochę później z pomocą. Zbyt mało zasobów stali. To ile ten dom jeszcze potrzebuje stali? 25. Dobra, damy radę, bo tutaj ten dom powstanie. Ile my mamy nadwyżki? 28. 38, 48. No chwilowo będą bezdomni i to w tych takich ciężkich warunkach, ale no namioty niewiele lepiej w tych kręgach ciepła tutaj działają. Zaraz podejdzie temperatura wyżej, będziemy mogli jeszcze wygrzać dodatkowo domy i to będzie całkiem niezłe rozwiązanie. Możesz rozwiązać zespół? Absolutnie nie. Zespół idzie tutaj czym prędzej. Ośnieżone wzgórze. Co więcej, jak jesteśmy tutaj, możemy stworzyć przecież bazę terenową. Wręcz musimy stworzyć. Jak to z bezdomnością? 22 osoby. Dziś jedną chatkę musiałem, nawet dwie przegapić. Albo oni jeszcze nie doszli na miejsce. 22 osoby? Rzeczywiście nie mamy domów, czyli my musimy jeszcze... Kurczę, coś się... Gdzieś źle policzyło. No cóż, następny problem. Kolejni nieznajomi na horyzoncie. Niecałe dwa dni. Kolejna setka. No, mam nadzieję, że jakoś dojdziemy już do czegoś, tak, w tym czasie, ale... No w tej chwili mamy najgorsze zadanie. Sporo chorych. Nie wiem, czy czasem ci nowi chorzy, którzy do nas dochodzą, to nie wygląda trochę sytuacja tak, jak to miało miejsce wcześniej z jedzeniem, że jak się pojawią nowi, no to ich też będzie trzeba uleczyć, żeby zaliczyć zadanie. Ale co gorsza, na zadanie zostało nam dzień i 12 godzin. Czyli tak naprawdę przydałaby się jeszcze jedna placówka medyczna, w której musi być ciepło. W strefie ciepła. Czy tu się zmieści placówka medyczna, jeżeli to ustawimy? Ma szansę, ale czy będzie ona wygrzana? Nie mam pojęcia. Dom opieki przerzućmy w takim razie. On musi gdzieś stać, bo inaczej... A, tu jeszcze może jest miejsce na placówkę medyczną. No, miały być baraki. Że też zawsze się znajdą jakieś ważniejsze rzeczy niż baraki, tak? Ewentualnie jakby przesunąć to wszystko. Dobra, baraki możemy tu ustawić. Jak my z węglem wyglądamy? Jest jeszcze dobrze, a szpital nam się zdecydowanie przyda. Szpital nam się przyda, bo to nie wygląda najlepiej. 55, widzę kolejna zmiana. No te domy, to wygląda źle, ale już, no już naprawdę niewiele, żeby tu przetrwać. Pojawiają się nowi chorzy niestety, ale no mam nadzieję, że to uda się jakoś rozwiązać te problemy. Obiecaliśmy im też miejsce pochówku. Cmentarz chyba nie był specjalnie drogi, co więcej na cmentarzu może być zimno. Może w mieście może być tylko jeden cmentarz, spok. Gdzieś znajdziemy dla niego miejsce. Tutaj były te składy zasobów wcześniej, no ale... Dobra, tu w drodze do kuchni, do tartaku, gdziekolwiek to... Tyle rąk nie pracuje, to jest dopiero ból. 145 osób, które mogłyby działać. Potrzebny obiekt badań. Kapitanie, wrócił inżynier pracujący nad projektem automatą. Chcę pożyczyć maszynę. Jestem bliski przełomu. Jeśli dostanę automatą na jeden dzień, z pewnością zdołam zaproponować konkretne modyfikacje, które... Okej, to zdamy. Czyli on dopiero teraz bierze automaton. Z warsztatu... No nie, w warsztacie musi być automaton. Mam nadzieję, że z węglem damy radę. Jak to jest zużycie? Niebawem będziemy mogli zejść poziom niżej, właśnie, bazę terenową. Cały czas o niej zapominam, ale jednak ktoś tu musi umysłowo nocami pracować, gdy inni śpią. Ale baza terenowa powinna rozwiązać nasze problemy z węglem w jakimś stopniu. No dobra, co my tu mamy za badania nowe? Nowy projekt domów. Może nie byłoby takie złe. Tym bardziej, że jeszcze nie stać nas na prototypowanie, które pozwoli wygrzać to wszystko. No, ocieplenie domów będzie ciekawą opcją.
Chociaż no nie wiadomo, jak to też z tymi mrozami dalej to wszystko wyjdzie. Zwiadowcy wrócili do miasta, przynieśli masę żelaza, stali. Żadnych nowych punktów nie znamy. Łobuzy przyszli i nic nam nie powiedzieli. 30 lordów wyleczyliśmy. No nie wiem, czy czasowo. Wzrasta nadzieja. No dobra, cmentarz miał powstać. W ogóle możemy tutaj puścić nasze obchody, patrol. Spadnie niezadowolenie, no właśnie. Z tymi chorymi 30-42. Wygląda to nieco lepiej. Maksymalnie, niech tu pracują. Niech też zjedzą, jak my właśnie, z posiłkami. Wygląda to nieco lepiej. Czegoś mamy, a jedzenie jak zwykle za dużo. Chociaż dalej nie jest jakoś wyjątkowo kolorowo. Mieszkańcy, zdecydowanie baraki tam, gdzie są strefy ciepła. Moment, nie teraz. No tak, już postawiłem. Zapomniałem, że my jesteśmy na styk ze wszystkim. Budujmy im dom. Ech, łobuzy, że to tak musi działać dziwnie. No ale cóż, adaptacja, uroczystości pogrzebowe. O połowę mniejszy spadek poziomu nadziei z powodu śmierci. Podpisz. Zakładam, że nie będzie żadnej śmierci, no ale trzeba przygotować się na wszystko. Moglibyśmy rozwiązać grupę, chociaż no i tak nie wiem, co z tymi ludźmi zrobić. Ewentualnie oddaliby nam trochę drewna, co jest jeszcze jakoś niekoniecznie już teraz potrzebne. Dobra, oddział terenowy biegnie tutaj w kierunku kopalni węgla za 6 godzin. No i dobrze, to powinno się przełożyć na pozyskanie. Dalej nie wygląda to wyjątkowo dobrze, ale jest lepiej. Czemu to jest... A, moment, tu musimy całodobowe grzanie niestety odpalić. Bardzo źle, bo przez chwilę, czy na chwilę wygonili nam pacjentów przez to. Jednocześnie tutaj nie jest, nie ma takiej potrzeby całą drogę, żeby działało, no ale cóż, dorzucimy baraki zbieracze, jeden. Jeden już jest, a tu jeszcze się zmieści, no to właśnie. Niech pobudują, jakoś to będzie. 32 osoby, wiele wskazuje na to, że powinno udać się ich uleczyć. Co prawda 30 uleczyliśmy, no jeszcze te 40 co jest to w szpitalu siedzą, czekają. A co więcej, no te kolejne grupy też one... Chyba nawet z pożywieniem są leczone przez 8 godzin, co też trzeba uwzględnić. To nie jest tak, że jak tych 32 przyjdzie do szpitala, no to już jest koniec zadania. Niestety. Ale za to stety grupa terenowa... A nie, nie doszła jeszcze. Śniegołaz dopiero tutaj jest. No dobra. To mnie martwi. Dzień i 9 godzin, a my nie mamy jeszcze gotowych domów. Nie mamy większego zakresu tutaj naszych promieni grzewczych, ale to z tym powinniśmy też coś niebawem pokombinować. Chwilowo kopalnia wstrzymana, powinien kolega wrócić, coś tutaj zdziałać na to, a niech wybudują te miejsca. Tak naprawdę to chyba w tym momencie możemy sobie zrobić przerwę do następnego odcinka i naprawdę jestem niesłychanie ciekaw, czy uda nam się wykonać tę misję. Chociaż wiele wskazuje na to, że jest szansa. A tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle, trzymajcie się, hej hej.